Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w łatwy sposób można wyjść na durnia, to posłuchajcie tego człowieka. Niech mi pan pokaże, ciekaw jestem bardzo. Niech mi pan pokaże jakiś paragraf. Zachęcam do zaproszenia wykładowców prawa, którzy uczą studentów prawa rzymskiego i pokazują kontynuację pomiędzy instytucjami prawnymi od czasów rzymskich do dziś. Z niecierpliwością, nie mogę się doczekać, jak pan mi pokaże, że w prawie rzymskim jest napisane, że rodzina to jest kobieta i mężczyzna. Niech pan mi pokaże, panie pośle, taki zapis. Jeden chociażby punkt w prawie rzymskim, który świadczyłby o tym, że od tamtych czasów mówiono, iż małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Panie redaktorze, to ja spieszę z odpowiedzią. Bardzo proszę. Wskazuję panu, gdzie znajduje się to w prawie rzymskim. Otóż w rozdziale drugim pod tytułem... Nie zgadnie pan. Nie zgadnie pan. Prawo małżeńskie. Pojęcie małżeństwa. Na oznaczenie małżeństwa używa się dwóch terminów. Pierwsze to matrimonium, a drugie nuptie. Oto dwie definicje z prawa rzymskiego. Pierwsze dotyczy nuptie. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, niech pan sobie wyobrazi. Zespoleniem na całe życie, wspólnotą prawa boskiego i ludzkiego. Mamy jeszcze matrimonium. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, obejmujący niepodzielną wspólnotę życia. A narobił pan afery w tej audycji z takim przekonaniem, jakby pozżerał pan wszystkie rozumy. Więcej usłyszą państwo jutro w moim programie. Czuwaj w sobotę na kanale YouTube. Marek Miśko, czuwaj.